Firma Fresenius Kabi Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi, światowego lidera w dziedzinie żywienia klinicznego i płynoterapii. Fresenius Kabi utrzymuje niezmiennie pozycję lidera dzięki innowacyjnym i skutecznym rozwiązaniom leczniczym, które zapewniają bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów na całym świecie już od ponad 100 lat. W 2007 roku firma Fresenius Kabi wprowadziła na rynek innowacyjne opakowanie Kabi Pak, które zrewolucjonizowało obszar terapii infuzyjnej i ugruntowało nową jakość, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Opakowanie Kabi Pak oraz najnowocześniejsze bliźniacze opakowanie Kabi Clear dzięki zastosowaniu przełomowego rozwiązania zapewniają nie tylko maksimum bezpieczeństwa, ale także prostą i wygodną obsługę. Przyjrzyjmy się im z bliska. Opakowania Kabi Pak i Kabi Clear wyposażone są w innowacyjny system DuoCap. DuoCap to układ dwóch niezależnych od siebie portów zabezpieczonych zatyczkami. Aby zmniejszyć ryzyko pomyłki, porty różnią się od siebie wielkością oraz oznaczone są tak, aby łatwo identyfikować ich przeznaczenie. Port do iniekcji jest mniejszy oraz oznaczony strzałką skierowaną w stronę opakowania. Port do infuzji jest większy i oznaczony strzałką skierowaną na zewnątrz opakowania. W celu odbezpieczenia portu przed użyciem opakowania Kabi Pak lub Kabi Clear należy usunąć korek ochronny, naciskając kciukiem wypustkę ze strzałką. Pod korkami ochronnymi portów znajdują się jałowe membrany. Membrany portów zostały umieszczone w kołnierzach portów w celu zabezpieczenia ich przed przypadkową kontaminacją. Membrany nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem, co stanowi ułatwienie w ich użytkowaniu. Materiał, z którego są wykonane membrany, posiada wysokie właściwości uszczelniające, dlatego nawet wielokrotne dostrzyknięcia do opakowania nie wpływają na właściwości uszczelniające portów. Kształt opakowań Kabi Pak i Kabi Clear umożliwia ich całkowite opróżnienie. Pasują one do wszystkich powszechnie stosowanych zestawów do infuzji. Opakowania te są w 100% wolne od PVC, DEHP, lateksu i substancji plastyfikujących. Zobaczymy teraz, jak prawidłowo przygotować infuzję leku zgodnego z zaleceniem lekarskim z zastosowaniem opakowania Kabi Pak lub Kabi Clear. Przed podłączeniem płynu w opakowaniu Kabi Pak lub Kabi Clear do zestawu infuzyjnego należy najpierw sprawdzić skład roztworu, termin ważności i numer serii oraz to, czy opakowanie nie wygląda na uszkodzone lub płyn jest niezdatny do użycia, na co mogą wskazywać na przykład ewentualne zmiany zabarwienia płynu lub jego zmętnienie. Aby prawidłowo podłączyć opakowanie Kabi Pak lub Kabi Clear do jednorazowego zestawu infuzyjnego, należy umieścić opakowanie na równej i stabilnej powierzchni. Po zidentyfikowaniu portu do infuzji odbezpieczamy go, a następnie wprowadzamy pionowo kolec zestawu do portu do infuzji, lekko obracając zestaw dłonią. W trakcie umieszczania kolca zestawu do infuzji w porcie, regulator rolkowy zestawu powinien być otwarty, a następnie zaciśnięty. Opakowanie Kabi Pak lub Kabi Clear podłączone do zestawu infuzyjnego należy zawiesić na stojaku do podaży leków, a następnie wypełnić płynem skraplacz oraz dren. Lek jest teraz gotowy do podania pacjentowi. Zobaczmy teraz, jak wygląda dostrzykiwanie do opakowania Kabi Pak lub Kabi Clear leku zleconego przez lekarza. W celu dodania leku za pomocą strzykawki z igłą należy umieścić opakowanie na równej i stabilnej powierzchni. Po zidentyfikowaniu portu do iniekcji odbezpieczamy go, a następnie wprowadzamy igłę do środka portu, przechodząc przez jego membranę. Teraz wstrzykujemy zawartość strzykawki, a następnie dokładnie mieszamy zawartość opakowania. Do dostrzykiwania leków należy używać igieł w rozmiarze od 18 do 23 gauge. Tak przygotowany lek należy podłączyć do zestawu infuzyjnego zgodnie z wcześniej przedstawioną instrukcją. Stosując odpowiedni sprzęt kompatybilny z opakowaniami Kabi Pak i Kabi Clear, można wielokrotnie pobierać i dostrzykiwać lek do opakowania. Taką możliwość daje zastosowanie urządzenia Extra Spike, które sprawia, że procedura staje się łatwiejsza przy jednoczesnym zachowaniu maksimum bezpieczeństwa obsługi opakowania. Zaostrzone zakończenie kaniuli urządzenia Extra Spike ułatwia przekłuwanie membran. Zintegrowane filtry bakteryjne i płynów zabezpieczają przed możliwością zanieczyszczenia leku. Najważniejsze cechy urządzenia to bezpieczeństwo stosowania, bezigłowe połączenie ze strzykawką LureLock oraz brak lateksu i PVC w składzie. Aby umieścić Extra Spike w opakowaniu Kabi Pak lub Kabi Clear, należy umieścić je na równej i stabilnej powierzchni. Po zidentyfikowaniu portu do infuzji odbezpieczamy go.
Przygotowujemy urządzenie Extra Spike, wyjmując je ze sterylnego opakowania, a następnie umieszczamy kolec urządzenia w porcie do infuzji. Kolec należy wprowadzać do portu pionowo, lekko obracając go dłonią. Zobaczmy teraz, w jaki sposób należy pobierać płyn z opakowania CabiPack lub CabiClear przy zastosowaniu urządzenia Extra Spike. Po przygotowaniu strzykawki, którą chcemy pobrać płyn z opakowania CabiPack lub CabiClear, mocujemy ją do urządzenia Extra Spike. W celu pobrania leku do strzykawki odwracamy opakowanie do góry dnem i wówczas napełniamy strzykawkę. Odstawiamy opakowanie na równą i stabilną powierzchnię, odłączamy strzykawkę i zamykamy urządzenie Extra Spike w celu zabezpieczenia systemu przed ewentualnym kolejnym użyciem. W celu zmniejszenia ryzyka pomyłki podczas wyboru odpowiedniego płynu infuzyjnego i ułatwienia stosowania leków znajdujących się w opakowaniach CabiPack i CabiClear, kolory ich etykiet są dedykowane konkretnym rodzajom produktów leczniczych. Kolor fioletowy to płyn wieloelektrolitowy Optilite. Kolor żółty to 0,9% chlorek sodu. Kolor zielony to glukoza o stężeniu 5%. Informacje widoczne na etykietach CabiPack i CabiClear przedstawione są w czytelny sposób. Opakowania CabiPack i CabiClear dostępne są w pojemnościach 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. Opakowania można przechowywać pionowo, dzięki czemu wybór odpowiedniego płynu jest wygodniejszy. Dotychczas przedstawiliśmy Państwu możliwości wykorzystania opakowań CabiPack i CabiClear. Podsumujmy teraz zaprezentowane informacje. Używając płynów w opakowaniach CabiPack lub CabiClear należy pamiętać o sprawdzeniu opakowania pod względem ewentualnych nieprawidłowości, otwarciu odpowiedniego portu do infuzji lub do iniekcji, odpowiednim ustawieniu opakowania podczas mocowania zestawu do infuzji lub urządzenia Extra Spike, sprawdzeniu zacisku w zestawie infuzyjnym.